Cześć kochani, nastał znowu ten cudowny czas początku lata, kiedy kwitną róże, no i ja będę robić oczywiście mydełko różane. Mam w ogródku taką przepiękną różę, to jest róża piżmowa, ona ma przepiękny zapach, bardzo intensywnie, pięknie pachnie i ja ją używam po prostu do wszelkich przetworów, ponieważ no, zapach jest piękny, ale kwiaty trzymają się tylko dzień, dwa i potem się osypują, więc jest niestety bardzo nietrwała. Natomiast jest cudowna do przetworów, do kosmetyków, do tego typu rzeczy. No, dodatkowo ma przepiękny kolor, który niestety nie jesteśmy w stanie zachować w mydle, bo żeby ten kolor zachować takiego intensywnego różu, to trzeba pH kwaśnego, a mydła mają pH zasadowe, więc tutaj jesteśmy skazani na barwniki. Więc kochani, zaczynamy mydło z różą. Pokazywałam Wam już kiedyś na filmie, że ja płatki róż, no robię z nich różne rzeczy, ale między innymi je destyluję. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to zachęcam Was, w ten sposób możecie zakonserwować czy też przechować zapach wielu różnych kwiatów i ziół. I tam na filmie pokazywałam, że destyluję płatki róż za pomocą starego czajnika. To jest świetny sposób dla ludzi, którzy nie mają sprzętu destylacyjnego, nie chcą go kupować, bo w sumie po co tyle gratów każdemu jest. Ja natomiast jednak kupiłam sobie destylator, taki na popularnym portalu aukcyjnym, to jest taki garnek po prostu 3-litrowy. Kiedyś Wam myślę, że pokażę na filmie, jak destyluje się za pomocą takiego destylatora. Nie jest to nic trudnego, to jest taki, w zasadzie to jest szybkowar przerobiony na destylator. Czyli tu, gdzie ma pokrywkę, ma rurkę i tamtędy wylatuje para i tam jest chłodnica, która za pomocą wody chłodzi tą parę. I muszę powiedzieć, że zapach tego destylatu lepszy był z czajnika niż z tego garnka, ale za to mogę bardzo duże ilości tych róż przerabiać i duże ilości destylować. I właśnie to robię. Tutaj mam już, widzicie, pół kanistra takiego destylatu. Trzymam to potem w lodówce i to naprawdę bardzo, bardzo długo się przechowuje. Jest to taki destylat, jest to tak zwany hydrolat różany, czyli jest to po prostu woda z odrobinką olejków z róży, które w niej zostały. I co jeszcze Wam powiem? Aha, no powiem Wam, że żeby to trochę zagęścić, to destyluję to dwa razy, a czasami jak mi się chce, to trzy razy i po prostu zbieram tylko ten pierwszy zapach, który otrzymuję z destylacji i wtedy mam takie, to naprawdę jest mocno pachnące, musicie mi uwierzyć na słowo. No więc dobrze, zaczynamy robienie mydła. Będzie to mydło z oleju kokosowego i z oliwy z oliwek i zacznę od odważenia tłuszczy. Olej kokosowy jest w mydle fajny, bo daje, po prostu produkuje przepiękną, mocną pianę. Taką pianę jest niemożliwe uzyskać za pomocą innego oleju, a przynajmniej ja nie spotkałam drugiego takiego tłuszczu, który by produkował tak piękną pianę jak olej kokosowy. I teraz 100 g oliwy z oliwek. Znowu oliwa z oliwek w mydle daje taką miękkość, odżywczość, nawilżenie temu mydłu. Ono jest takie bardzo delikatne dla skóry. Dlatego ja bardzo lubię łączyć właśnie oliwę z oliwek z olejem kokosowym. To jest moja ulubiona mieszanka. Troszeczkę to wszystko podgrzeję, tylko troszeczkę, tak że ten olej kokosowy po prostu zmięknie, on nie będzie taki twardy,
ale nie będzie też całkowicie rozpuszczony. No i teraz potrzebujemy wodę do rozpuszczenia ługu. O, i zamiast wody użyjemy hydrolat różany i mam nadzieję, że będzie go na tyle dużo, że moje mydło będzie przepięknie pachnieć różami. No i teraz musimy odmierzyć wodorotlenek sodu. I tutaj ja już zakładam rękawiczki, bo z wodorotlenkiem sodu nie ma żartów. Więc w momencie, kiedy zaczynamy z tą substancją pracować, to musimy już być chronieni. Jak widzicie, ja kupuję wodorotlenek sodu w dużych ilościach. Moglibyście myśleć, że ja robię jakoś bardzo, bardzo wiele tych mydeł, ale to tak nie jest. Po prostu używam go też do odtykania rur, do tego typu prac. Potrzebuję 48 gramów w zasadzie. I teraz musimy ten wodorotlenek rozpuścić w naszym hydrolacie różanym. Ten hydrolat różany jest zimny, ponieważ ja go trzymam w lodówce, ale mimo wszystko ja jeszcze... O, tu mi się nie zmieści, zmieści się. Ja jeszcze wkładam go w kąpiel wodną, zimną, z kostkami lodu, żeby się nie zagrzał za bardzo podczas rozpuszczania. Wodorotlenek sodu w ługu momentalnie zareaguje z olejkami, z tymi śladowymi ilościami olejku różanego, który mam w tym hydrolacie i po prostu zrobi z nich mydło. Ale mam nadzieję, że jednak zapach tej róży i tak pozostanie w tej mieszaninie. Mam już też podgrzane tłuszcze. Zaraz to sobie ostrożnie odstawię na bok. Tłuszcze, jak widzicie, nie są mocno rozgrzane. Tutaj jeszcze ten olej kokosowy pływa w kawałkach. No i teraz dodaję ten właśnie łuk do olejów. Tutaj to sobie wyniosę. Teraz tradycyjną metodą trzeba wszystko mieszać bardzo długo. A my również tradycyjnie już na moich filmach użyjemy mojego starego blendera, po prostu nieśmiertelnego urządzenia, które już mam od bardzo wielu, wielu lat. I zaczynam blendować mydło. Blendowałam to mydło dokładnie 5 minut i ono się zaczęło już tak trochę gęstnieć. A ponieważ ja chcę jeszcze zrobić warstwy w tym mydle kolorowe, więc uznałam, że to już będzie dosyć tego blendowania na dzisiaj. Nawet dolałam tutaj trochę jeszcze tej wody różanej, żeby ono było rzadsze, żebym ja mogła je łatwiej wymieszać z barwnikami i nałożyć warstwy. Mam tu przygotowaną też już moją formę. To jest ta stara, drewniana, dobra, stara, drewniana forma do mydła. Już ona, powiem Wam szczerze, że po trochę się kończy i nie wiem, co zrobię, jak mi jej zabraknie. Bardzo się do niej przywiązałam. No i nie wiem, trzeba będzie chyba zrobić jakąś podobną formę, tylko to nie będzie tak łatwo, bo... No nie. Trzeba będzie jakieś elektronarzędzia sobie do drewna się zaopatrzeć, czy coś w tym stylu. Ja tak się dokładnie na tym nie znam. W ogóle się na tym nie znam, o tak powiedzmy, więc może Wy coś podpowiecie, bo takie formy nie są już do kupienia na rynku. I okej, może bym, pewnie bym umiała obciąć deskę z jednej i z drugiej strony, ale takie wgłębienia, jak zrobić, to nie mam bladego pojęcia. Więc tak, ja już tu sobie wymieszałam barwniki moje. Jeden jest taki bardziej pomarańczowy.
Jest to po prostu czerwony barwnik z odrobiną żółtego i z białym. I tutaj bym chciała zrobić taką warstwę lekko pomarańczową. I muszę też jeszcze blenderem to zamieszać, żeby ten barwnik się dobrze wymieszał. Ok. I nalewam ten barwnik na sam spód. Ok. Teraz druga warstwa będzie taka jasno-różowa. Zrobiłam taki barwnik, oczywiście za dużo jak zwykle, bo mieszałam tu biały z tym czerwonym i z niebieskim. Wtedy wychodzi taki róż, ale oczywiście zrobiłam za mocny i musiałam dodawać i dodawać tego białego. Zrobię tu drugą warstwę. I tutaj też postaram się nie przesadzić z barwnikiem. O, myślę, że tyle wystarczy, bo chciałabym, żeby ta wyższa warstwa była o wiele jaśniejsza niż ta dolna. O, myślę, że wyszła idealna. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Taki delikatny różowy kolor. I nałożę to na tą warstwę, tylko że to mi się coś tu wszystko miesza jedno z drugim. Cóż, okazuje się, że były one zbyt rzadkie i się po prostu wymieszały. No trudno, będzie to taki marmurek lekki. Zobaczymy, co będzie po przekrojeniu. Zdarza się i tak. A ostatnia warstwa będzie po prostu ta warstwa w naturalnym kolorze. Oczywiście mam tu trudność, bo jeszcze staram się Wam to dobrze pokazać do kamery. To nie jest wszystko łatwe, żeby coś robić, mówić jednocześnie, to już jest dla mnie trudne. I jeszcze Wam tu pokazywać w kamerze. O. I tak to zostawiam do dnia następnego, żeby się całość zestaliła. I na następny dzień wyjęłam to mydło z formy. Podzieliłam na dwa kwadraty. Znalazłam sobie na YouTube filmik, jak wyrzeźbić róże w mydle. A to jest fajne, bo w mydle rzeźbi się tak samo jak w arbuzie, więc możecie znaleźć różne naprawdę niesamowite wzory. No i znalazłam chwilę taką spokojną i wyrzeźbiłam w tych mydełkach dwie takie słodkie różyczki. I muszę Wam powiedzieć, że takie świeże mydło jest świetne do rzeźbienia, bo ono jest bardzo mięciutkie, także jakbyście chcieli z dziećmi jakiś taki projekt zrobić, rzeźbienie w mydełkach, to naprawdę takie domowe mydełko do tego się nadaje idealnie. I muszę Wam powiedzieć, że mydełka wyszły przepiękne, bardzo ładnie pachną, cały ten zapach hydrolatu różanego w nich jest i niewiele się ulotniło. Wyglądają bosko i po prostu już nie mogę doczekać się, kiedy będę ich używać. Oczywiście najpierw muszą odleżeć swoje, tak ja je potrzymam pewnie ze 2 miesiące do jesieni. A teraz zobaczcie recepturę, według której robiłam to mydło i żegnam Was do następnego razu. Pa!